Cześć kochani, słuchajcie, paczuszki w samochodzie to ja jeszcze nie otwierałam, coś nowego, słuchajcie. Mamy tutaj paczkę od jednego z moich widzów, chyba ktoś wie, skąd to jest, znaczy on wie. Słuchajcie, co my tu mamy? Co to jest? Co to jest? To wygląda jakby to był taki długopis profesjonalny. I jak się to otwiera? Tak, miał rację! Ej, szkoda, że ja tu nie mam nic takiego fajnego do pisania. W ogóle tutaj mam do Was oczywiście znowu książeczki do wysłania, kochani. Jeśli ktoś by chciał moją książeczkę, zapraszam do mnie pisać na Instagram. Instagram Najka, tam można do mnie pisać śmiało. Tak więc mamy tutaj śliczny długopis. Matko, ale on jest piękny. Cały złoty, prześliczny jest. Idziemy dalej. Poczekajcie, muszę się tu powoli popakować, żeby wszystko ładnie było poukładane, a nie później rozwalone w samochodzie. Dobra, mamy to. Dalej mamy... coś z aparta. Mamy coś z aparta. To będzie ciekawe. O, tu jest coś napisane. Wszystkiego najlepszego. A! A, bo on mi pisał, że to taki pierwszy prezent na urodziny. O! Pamiętaj, że jesteś cudem. Gratuluję, że udało ci się spełnić swoje marzenie. Czyli napisanie książeczki. To dopiero początek. No, z tym zaufaniem to ja bym tak nie powiedziała. Książkę odbiorę osobiście. Bądź silny i odważny, aby móc prężnie iść do przodu przez życie. Bądź konsekwentna i mądra, aby móc radzić sobie w potrzebie. Bądź zdrowa i zakochana, bo zdrowie i miłość są najważniejsze. Ale przede wszystkim bądź sobą. Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. O to już jakby na urodziny. Urodziny mam 22 kwietnia, także dziękuję za pierwszy prezent na urodziny. Dobra, i co my tu mamy? Co to? Czekajcie, ja muszę powoli, bo ja nigdy takich paczek nie otwierałam. Tu coś jest. Jest pudełeczko zaparte. Co? O co tu chodzi? To miało być tu? A może wypadło? Tak, wypadło. Dali to... Czajcie to, że dali to osobno. Dali to osobno. Tu jest pakunek w środku. Czajcie, dali to osobno. Co my tu dalej mamy? O, tu jest znowu te parker. Aha, bo oni to tak zapakowali. Bo tutaj miałby ten długopis. Tu mamy coś zaparte, uwaga. Biżuteria, klejnociki, tego coś, co kobieta nie wykocha każda, nie? Mamy pudełeczko. Ta-dam, ta-dam, ta-dam. Uwaga. Powoli. Ładnie zapakowane, nic nie widać jeszcze. No jedno wyciągamy, drugie zabezpieczenie, słuchajcie. Przepraszam, ale nie wiem, co to jest. Co to jest? Czekajcie, ja tu muszę wykombinować. Jest sówka. Jest piórko. Co to jest? I co to jest? Jest sówka i jest piórko. Z tyłu jest taka sówka. Z diamencikiem takim zielonym. I co by to było? Może mi ktoś powiedzieć, co to jest? Proszę Was. To jest urocze, ale nie wiem, co to jest. Co to jest? O! Z tyłu jest napis! Pamiętaj, że jesteś cudem. Serduszko? Nieskończoność i serduszko. No i jejku, ale co to jest? To można gdzieś zapiąć? W sensie tu nie ma żadnej zapinki ani nic. Proszę, pomóżcie mi, ja to pierwszy raz w życiu widzę. Ale bardzo ładne. Pamiętaj, że jesteś cudem. Ej, bo ja to często powtarzam. To jest urocze. Dziękuję bardzo. Ale ja nie wiem, co to jest. Oni to tutaj ładnie dali. A nie, to drugą stroną ma być. Tak. I ładne. Ale te piórko, to wydaje mi się, że właśnie one symbolizuje to, że napisałam książkę. Przynajmniej tak mi się to wydaje. Ja to tutaj na zoc spakuję, żeby się nic z tym nie stało. Ja muszę to w domu poczytać, co to jest, bo teraz jestem w aucie. Ja teraz nie mogę czytać, ale co by to było, ej? Ale fajne, ej. Jeszcze ten tam wygrawerowany napis jest. Pamiętaj, że jest cudownie. Urzekło mnie to. To raczej jest.
No dobra. No i mamy gotowe paczuszkę. Bardzo ładna paczuszka. Szkoda, że wszystko oddzielnie. Jakby, że zaparta oddzielnie, bo i ten długopis, w sensie chodzi o to, że nie były jakby wsadzone jakby do tego upominku, do tej paczuszki, a ten długopis, to ja nim będę tą książkę podpisywać, ej. Także dziękuję bardzo, idealny, trafiony prezent. Przyda mi się, bo bardzo dużo teraz książek wysyłam. No kochani, to chyba tyle. Dziękuję bardzo za prezent, dziękuję też za wszystkie życzenia urodzinowe, mimo że za miesiąc mam dopiero urodziny, 22. No, wy się trzymajcie. Aha, tak, jeszcze bytywy. Dzisiaj jest 21 marca, dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny, ale pogody jak na wiosnę, to ja tutaj nie widzę. W ogóle za mną jest paczkomat, którym nadawałam te paczuszki do was. No, można też paczkomatem oczywiście, kochani. Fajnie, że jesteście. Ja się zapinam i powoli będę odjeżdżać. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.